Hej kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z tortillą z warzywami, taką imprezową przekąseczką, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Tutaj na stole mam właściwie wszystkie produkty, które będę używała, więc widzicie, nie jest tego dużo i każdy na pewno ma w swoich zasobach kuchennych takie produkty i może taką szybką przekąskę na imprezę przyrządzić. Więc zaczynamy. Na początku powiem Wam, co właśnie potrzebuję do sporządzenia tych tortilli. No to oczywiście pierwszą rzeczą są placki tortilli. Ja ich mam cztery. Dwa są pszenne z białe i dwa z ciemnej mąki. Do tego będę potrzebowała odrobinę żółtego sera tartego na tarce, kawałek papryki czerwonej, trzy pieczarki, liść, kochani, sałaty, u mnie jest to sałata pekińska, jedną cebulkę czerwonej fasoli i groszku. Do tego przyprawy, pieprz, sól i to jest chili z solą. Jeszcze przyda nam się łyżeczka oleju, bo musimy te warzywa podsmażyć. Przygotowane warzywa szybciutko trafiają na patelnię. Farsz, kochani, już jest przyrządzony, tak on wygląda, jest ciepły. Ja ten ciepły farsz właściwie będę zawijała. Do tego mam jeszcze pokrojoną tą jeden liść sałaty i starty ser. Ja jeszcze do natarcia będę potrzebowała keczupu. U mnie to jest pudliszki pikantny, ten właściwie cały czas w moim domu jest stosowany. No i przechodzimy.
zaczynam od keczupu. Sprowadzam. Tak. Drobinkę sałaty. Łyżka. Za dużo, bo będzie nam się to żółto wylało. Odrobinę sera żółtego. Przesuwam sobie w ten sposób. Składam do rury. Niech tam tu przytrzymuje. Pracujemy. Na koniec sprawdzam, czy wszystko jest na miejscu. Jeszcze. Thank you.